Po porannej pracy w sądzie dzisiaj sobie spaceruję po pięknym Krakowie, wiosenny Kraków. Byłem na mszy w centrum i teraz czas wrócić do pracy społecznej. Dlatego chciałem przypomnieć o sprawie, która wydaje mi się bulwersuje wielu ludzi w Krakowie, nie tylko. Mianowicie sprawie umorzenia postępowania, które zostało dokonane 1,5 roku temu, dotyczącego niezgłoszenia przypadku molestowania seksualnego przez jednego z księży. Niezgłoszenia przez arcybiskupa Jędraszewskiego. Mi się wydaje, że związki księdza arcybiskupa z PiS-em, jego bardzo bliskie relacje z władzą i z prokuraturą tamtejszych czasów powodują, że istnieje konieczność ponownego przyjrzenia się tej sprawie i z tego powodu napiszę interpelację do pana prokuratora generalnego, aby prokuratura zbadała, czy to umorzenie było właściwe, czy to umorzenie było zasadne i czy nie ma jednak przesłanek do postępowania. Jak państwo słyszycie, jest wiele tutaj odgłosów, remonty w Krakowie, tramwaje, ale piękna dzisiaj pogoda, więc zachęca do spaceru.